No, znajdujemy się oto w miejscu całkiem dziwacznym. Jest to jakiś taki szałasik zrobiony z, nie wiem, z drzew świerkowych chyba na granicy polsko-czeskiej. Wyszedłem właśnie spod szczytu, pod Łabskim szczytem, teraz jestem na czerwonym szlaku w stronę Śnieżki, tak jak już wcześniej wspominałem. No, wygląda to całkiem dziwacznie. Kilka lat temu prawie że nocy tutaj razem ze znajomymi nie spędziłem, w związku z tym, że wywalili nas ze schroniska, a nie będę opowiadał przyczyn. No, wiatr jest bardzo duży, piękna pogoda, w sensie, że nie wieje zbyt mocno, nie jest zbyt mroźno, chyba w ogóle mrozu nie. Trochę mrozu jednak jest, ale niewielki. Krajobraz księżycowy. No, troszeczkę zmarznięty jestem, do Śnieżki mam około 17 km, więc dzisiaj po drodze będzie musiał się odbyć jakiś nocleg. A wygląda to, no tak, w takim dziwacznym miejscu się właśnie znajduję. Może na zewnątrz pokażę, jak to wygląda. O kurwa, tu się przecież to. Takie słupki, nie no, ledwie widać. To wygląda, o tak. Coś takiego, no można by to było noc na chama spędzić, jakby nie miało się innych możliwości, no ale są, więc nie spędzę. A to jest granica polsko-czeska. Tak to wygląda. Dobra, wchodzimy do środka. Spędzimy konia tu jeszcze kilka minut i trzeba spadać dalej na szlak. Nieźle. Plecak jest, jak zawsze niezawodny. No, ruszamy dalej. Tak, to ja ledwie żyję.